Cześć Wam! Dzisiaj się troszeczkę poobracamy, bo poobracamy się z obrotówkami, czyli wchodzimy w większy fotel, fotel po nosidełku, fotelik następny, fotelik mniej więcej do 4 roku życia, do 18 kg. Pamiętajcie, taki fotelik jako fotelik następny zmieniacie, jak Wasze dziecko na przykład wyrośnie z pierwszego wagowo, wzrostowo, albo po prostu charakternie, czyli jest dzieckiem już siedzącym, nie chce podróżować w nosidełku, wtedy idziemy do fotela następnego. I dzisiaj obrotówki z Britaxa. Dlaczego dzisiaj o Britaxie powie nam Anatol? Cześć Anatol! Witam, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o Britaxie, dlatego że Britax to jest jedna z flagowych firm producentów fotelików i naprawdę ma fajne produkty. Dzisiaj porozmawiamy o tych najnowszych produktach, czyli o fotelikach obrotowych. Tutaj mamy Dualfixa Pro M i Dualfix Plus M. Powiemy, czym to się różni, bo często o to pytacie. Tak. Foteliki są w różnych cenach i też różnią się troszeczkę technicznie. Myślę, że też weszliśmy w ten odcinek dlatego, ponieważ ostatnio były małe zmiany w Britaxie, małe zmiany nazw i trochę Wam to już w głowach zamieszało. Czasami pojawia się w nazwie słowo Pro i dla nas jest to już nowy model, a Wy się zastanawiacie, czy on się różni czymś. Dlatego dzisiaj dwa modele z Britaxa obrotowe, tańszy, nowszy, obydwie w wersjach, które teraz są aktualnie na rynku. Anatol też powie, jaka była poprzednia nazwa tego modelu. Także oddaję Ci głos, co? Zaczniemy od tańszego czy droższego? Myślę, że od tańszego, tradycyjnie. No to śmiało. Dzięki bardzo, więc zaczynamy. Pierwszy fotelik to będzie Dualfix M+. Ten fotelik jest następcą fotelika Dualfix 2R, który obecnie nie jest produkowany, ale nie jest to taki sam fotelik. Może wyglądać podobnie, ale tutaj mamy spore zmiany. Przede wszystkim norma wagowa. Poprzednik był do 18 kg, nowsza wersja jest do 20 kg. Fotelik został odchudzony. Często pytaliście, co mam zrobić, jak moje dziecko jest większe, czy starczy mi ten fotelik do tych 18, żeby dziecko dowozić do fotelika ostatniego. No więc tutaj jest rozwiązanie problemu. Mamy większe dziecko, po prostu bierzemy fotelik z większą normą. Kiedyś obrotówek do 20 kg nie było, teraz są. Fotelik oczywiście ma regulację do spania. Pozycja maksymalna do spania została poprawiona względem poprzednika, czyli teraz jak sobie obrócimy fotelik tyłem do kierunku jazdy, to to siedzisko lepiej pasuje do bardziej skośnych kanap. Izofiksy, może tak pozwolę sobie odwrócić tą bazę boczkiem, mamy sztywne, więc tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że musimy ten fotelik zmierzyć, ale ja już go testowałem, do w miarę trudnych kanap to też pasuje. I to jest taka różnica w stosunku do tego poprzedniego, prawda? Że tak. Poprzedni model miał ruchomy ten Izofix. To był jego i plus i minus. Na skośnych kanapach czasami on był zapionowy, tutaj może pasuje do nieco mniejszej ilości samochodów, ale dużo lepsza pozycja dla dziecka, o ile fajnie ten fotelik dopasujemy. Siedzisko dalej jest głębokie, takie bardziej dziecko nam tutaj wpada. To jest dobrze, żeby ta pozycja była maksymalnie stabilna, zwłaszcza jak wozimy dziecko przodem, ale oczywiście jeśli dziecko jest bardzo drobne, no musimy tutaj dziecko zmierzyć do tego fotelika. Zagłówek odkryty, komuś to się podoba, komuś to się nie podoba, ale są dzieci, że na przykład nie lubią tych zagłówków zabudowanych, zakrytych, więc sporo dzieci czuje się w tym zagłówku zdecydowanie lepiej niż w tych zagłówkach bardziej zakrytych. Więc taki fajny fotelik tutaj wyszedł Britaxowi. Testy Adaka ma oficjalnie 4 gwiazdki, czyli bardzo, bardzo dobrze. Cena sugerowana, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy 1499 zł, ale pamiętajcie, że ceny się zmieniają, więc jak będziecie oglądać ten filmik za rok, możliwe, że te ceny już będą inne. I tutaj była wersja taka bardziej budżetowa, ci, którzy przeznaczą na obrotówkę tak do 1500 zł. A jeżeli chcemy przeznaczyć troszeczkę więcej, powiedz Anatol, co ten fotel ma więcej, żeby przekonać mamę przyszłą, żeby dodała jeszcze tych parę stówek. Następny model, nowy oczywiście. To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego warto dopłacać? Nowy model nazywa się Dualfix Pro M. W zasadzie to jest fotelik bardzo podobny do poprzednika, który się nazywał Dualfix M iSize. To jest jego troszeczkę zmieniona wersja. Zaraz powiemy, na czym polegają te zmiany i czym to się różni od tego modelu. Przede wszystkim fotelik jest do 18 kg, nie do 20.
30. Czyli tańszy na dłużej. Tańszy, teoretycznie nawet bym powiedział na większe dziecko, bo foteliki oba są do 1,5 m wzrostu, czyli jak mamy takie dziecko, no, które gdzieś tam lubi troszeczkę może więcej pojeść, no to lepiej może będzie się czuło. Czyli może nie za dłużej, ale dla grubszych. No to tak brzmi, ale okej. Okay. Właśnie to miałem na myśli. Też odkryty zagłówek, fajne, jak to dziecko no, nie lubi jeździć w tym takim kasku motocyklowym, a lubi więcej widzieć. Też głęboki fotelik, dziecko siedzi stabilnie, zwłaszcza to poprawia bezpieczeństwo, jak wozimy już później dziecko przodem do kierunku jazdy, ale tutaj, tak jak mówię, przy drobnych dzieciach trzeba zmierzyć, czy dziecku to odpowiada. Więc dlaczego droższy? Przede wszystkim tutaj lepiej zrobiony przycisk obrotu jest z boku. W tańszej wersji tutaj, z przodu. To nie jest najlepsze miejsce do umieszczania tego przyciska, bo tutaj często podchodzi jakiś piach, zanieczyszczenia. Jeśli fotelik jest zaniedbany, to to lubi się zacinać. Tutaj gdzieś to jest z boku. I to jest, dodajmy, że to jest z dwóch stron, ponieważ oczywiście, w zależności od której strony mamy postawiony fotelik, z tej strony będziemy mieć zawsze łatwy dostęp. Także i z lewej, i z prawej ten przycisk do obrotu się znajduje. Dokładnie. I z naszego doświadczenia to jest najbardziej niezawodna baza obrotowa na rynku. To jest w zasadzie jedyna baza, która od momentu wprowadzenia praktycznie się nie psuje. Się nie psuje, nawet jeśli do tej bazy dochodzą zanieczyszczenia i to w dużych ilościach. Więc tutaj dopłacamy bardziej za niezawodność konstrukcji. O wiele lepsza... Niezawodność i wygoda obsługi. Oczywiście tutaj nic złego nie powiem, natomiast ta baza po prostu robi furorę. No i tak jak wspominałem, to jest praktycznie to samo co DualFix MiSize poprzednik, siedzisko bez zmian, sama tarcza obrotowa, ta część bazy bez zmian. Tutaj troszeczkę zmienili stopkę, inaczej wygląda, jest wygodniejsza do zapinania i zmienili ramę antyrotacyjną oraz izofiksy. Rama antyrotacyjna teraz po prostu pod skosem, już jej się nie reguluje, po prostu klienci czasami mieli z takim czymś problem i rama jest troszeczkę niższa, przez to mamy nieco więcej miejsca na nóżki i izofiks jest już nie scalony, a każdy drut wysuwa się pojedynczo. Zdecydowanie to nam pomaga ten fotelik zamontować, zwłaszcza jak izofiks jest bardzo ciasno ukryty w kanapie, więc to na plus, na minus, że troszeczkę no to może nam zmniejszać kompatybilność z niektórymi samochodami, ale wiadomo, każde rozwiązanie ma swoje i mocne, i słabsze strony. Zawsze mamy do czynienia z kompromisami, więc to jest po prostu odświeżona wersja poprzednika, który się nazywał DualFix MiSize. Fotelik oficjalnie testów ADAC-a nie ma, ale z racji tego, że mamy to samo siedzisko co w poprzedniku, w zasadzie tą główną część bazy tak samo skonstruowaną, izofiksy takie jak w tej wersji, która już była badana w ADAC-u. Można powiedzieć, że pomimo braku tych testów oficjalnie, fotelik jest bezpieczny, bo jest bazowany na sprawdzonych elementach, co brały udział po prostu w innych modelach, w tych samych słynnych testach ADAC-a, o których wszyscy pytają. Także śmiało możecie śmiało ten fotel kupować. Śmiało i bez obaw. My go rekomendujemy na pewno. Dodam jeszcze oczywiście, że rekomendujemy go, jak pasuje do Waszej właśnie kanapy w samochodzie. Właśnie. Także na dzisiaj tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe oczywiście pytania, czy macie wątpliwości, czy może coś nie wiecie, nie zrozumieliście, który to stary, który to nowy, który to droższy, będziemy pisać, oczywiście cały czas pojawiają się tutaj napisy. Dokładnie. Z nazwami, ale oczywiście jesteśmy do Waszej dyspozycji. Możecie zadawać pytania w mediach społecznościowych oraz pod filmem na YouTube. Anatol, chcesz dodać coś na koniec? W zasadzie wozimy dziecko tyłem jak najdłużej, pamiętajcie. Po to to jest fotel obrotowy, tak, żebyście mogli wozić tyłem. Proszę Państwa, przede wszystkim po to przepłacacie za te fotele, bo są bezpieczne foteliki przodem, ale to nie poprawia tego, że no jest bardzo duże przekroczenie na karku dziecka przy hamowaniu czy przy uderzeniu. Za tą opcję do jazdy tyłem płaci się ekstra. Więc naprawdę polecam z tego korzystać, bo to jest pięciokrotnie bezpieczniejsze niż jak dziecko siedzi przodem do kierunku jazdy. Także chyba to wszystko, słowo podsumowania. Zachęcam do zakupów fotelików bezpiecznych, pasujących do Waszego samochodu. Dbajcie o Wasze dzieci i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!